17 października wspominamy błogosławionego Contardo Ferriniego. Contardo urodził się 5 kwietnia 1859 roku w Mediolanie we Włoszech, w bardzo pobożnej rodzinie inteligenckiej. Rodzice przekazali mu wiarę i wprowadzili w życie modlitewne. Jego ojciec, Rinaldo, profesor matematyki i nauk ścisłych, od dzieciństwa uczył go matematyki i kilku języków obcych. Gdy miał 12 lat, przyjął pierwszą komunię świętą i przystąpił do Bractwa Najświętszego Sakramentu. Już w dzieciństwie pragnął ponad wszystko kochać Boga. W wieku 17 lat zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia w Uniwersytecie w Pawii. Po 2 latach wybrano go na dziekana studentów. Po 4 latach studiów uzyskał tytuł doktora prawa. Kontynuował studia w Uniwersytecie w Berlinie. W czasach negowania Boga i Kościoła zdecydowanie wyznawał wiarę nie tylko słowami, ale także świadectwem życia. Jego pobożność była zauważana przez profesorów i studentów. Szydzono z niego, mówiąc o nim: „Święty Alojzy”. On jednak zawsze był sobą, kulturalny, radosny, koleżeński, zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Egzaminy zdawał z wyróżnieniem. Rozczytywał się w poezji, lubił w czasie wypraw w Alpy podziwiać majestat gór. Po powrocie do Włoch wykładał prawo w Uniwersytecie w Messynie, Modenie, Pawii, a także w Paryżu. Tytuł profesora otrzymał w wieku 26 lat. Był bardzo aktywnym naukowcem. Publikował książki, artykuły naukowe, recenzje. Ceniono go jako specjalistę prawa rzymskiego. Pasjonował go związek nauki i wiary. Był nie tylko cenionym znawcą prawa. Od dzieciństwa jego rodzina stworzyła mu możliwości dojrzewania duchowego. W wirze zajęć naukowych znajdował czas na regularną modlitwę, medytację, częstą spowiedź świętą. Jego styl życia był czytelnym świadectwem dla otoczenia, także dla tych, którzy nie wierzyli w Boga. Angażował się w wiele akcji charytatywnych. Przez 4 lata był radnym miasta Mediolanu. Dzięki jego staraniom w szkołach podstawowych kontynuowano nauczanie religii. Z korespondencji do przyjaciół i pamiętników możemy poznać piękno i głębię jego życia duchowego. Napisał między innymi: „Nie umiałbym sobie wyobrazić życia bez modlitwy, bez dostrzeżenia jego uśmiechu rano i zakończenia dnia bez modlitwy do Boga. Błagam Boga, by modlitwa nie umarła na moich ustach. Jeśli któregoś dnia sprawimy choć trochę radości bliźniemu, to ten dzień nie będzie zmarnowany, bo udało nam się pocieszyć człowieka, który ma duszę nieśmiertelną”. Z wielką czcią odnosił się do Eucharystii. W 1902 roku, w czasie odpoczynku w swoim letnim domu w miejscowości Suna nad jeziorem Maggiore, zachorował na tyfus. Zmarł 17 października 1902 roku w wieku 43 lat. Jego bliscy byli przekonani o jego świętości. Podobnie koledzy z Uniwersytetu w Pawii w okolicznościowym liście zaświadczyli o jego świętości. Biskup Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, jego przyjaciel z czasów studenckich, z którym chodził na wycieczki w góry, powiedział: „Jego wiara i jego życie chrześcijańskie wydawały mi się niemal cudem na jego stanowisku i w naszych czasach”. Kolejny papież, Pius XII, 13 kwietnia 1947 roku dokonał aktu jego beatyfikacji. W czasie tej uroczystości powiedział o nim, że jest wzorem katolika na nasze czasy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali cnoty błogosławionego Contardo, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.